Witold Waszczykowski ponownie wiceszefem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Macalister ponownie szefem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, a Waszczykowski wiceszefem. David Macalister z Europejskiej Partii Ludowej Jepl, został w poniedziałek ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Jednym z wiceprzewodniczących pozostanie, reprezentujący europejskich konserwatystów i reformatorów, Witold Waszczykowski. McAllister, polityk niemieckiej stół, został ponownie wybrany przez aklamację przez członków komisji na kolejne dwa i pół roku do końca obecnej kadencji. W ten sam sposób dokonano również reelekcji wiceprzewodniczących byłego szefa polskiej dyplomacji, Witolda Waszczykowskiego, Urmasa Paeta z liberalnej frakcji Odnowić Europę, socjaldemokraty Sergeja Staniszewa i Żeliany zowko -Zepl. Nasza komisja zdecydowanie wspiera wysiłki na rzecz budowania jedności Unia Europejska i wzmacniania naszej wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, oświadczył po głosowaniu McAllister. Odgrywajmy nadal aktywną rolę, zaapelował.